Proszę, pokaż mi, że to lubisz. Bo z ananasem pizza jest arcykontrowersyjna, ale z truskawką to już jest mega arcykontrowersyjna. W życiu czegoś takiego nie jadłem. Pod Trójką, w Kielcach, Sienkiewicza. Zobaczymy. Mówiłaś, że była dobra, tak? Tobie smakowała ostatnio? No jak ja było? To bardzo lubię Trójkę. Ale pytam o pizzę z truskawką. Tak, jest cudowna. Jest cudowna? Tak. Ojej. Co ja mogę powiedzieć? Truskawki? Okej. Okay. Pizza ok, ale pizza z truskawkami dla mnie tylko raz mogłem to spróbować. One time shot. To co będziesz jadł? No nie będę jadł pizzy z truskawkami. A co będziesz? Bo to jest, są truskawki jeszcze posypane pieprzem, do tego jest glaze taki. Bo to się nazywa pizza pieprzna truskawka. Pieprzna truskawka, ten glaze, jak się to na to mówi, winegret taki. Mhm. Delikatnie słodki i szpinak, jeżeli dobrze rozpoznaję, plus ser. I nie ma sosu takiego pomidorowego, tylko to jest na oliwie samej zrobiona pizza. No nie wiem, może jeszcze jeden kawałek spróbuję, ale po tym pierwszym to nie będzie to mój ulubiony wybór w tym lokalu bezwzględnie. Doszliśmy do wniosku, że to taka bardziej deserowa ta pizza niż obiadowa w tej konfiguracji. Ciekaw jestem, jak inni znajdują to, czy to tylko ja tak nie utrafiłem. Chyba jak widać, Kasia, jak najbardziej. Pizza z truskawką jest ok. 2000 godzin się silnik wymienia. Ale to takie jest jak u mnie w kosiarce. To ta nas uniesie to w ogóle? Gaźnikowy. Z drugiej strony zobaczysz gaźnik, z drugiej strony zobaczysz dwa aparaty zapłonowe. 8 świec, ponieważ są po dwie świece na każdej cylindrze. Wszystko jest w świece. No to jest taki w miarę świeży. Ile to jest już naleciane na tym? Poczekaj, ten samolot ma 2500 godzin, czy 500 godzin ma ten silnik. Zbiornik oleju, już był dzisiaj latany, jest ciepły, więc nawet nie sprawdzamy poziomu oleju. Zakładamy, że zostało to sprawdzone. Magistrala paliwowa, czujnik ciśnienia paliwa. Tutaj przychodzi paliwo ze zbiornika paliwa, jest rozdzielone na dwa gaźniki. Czujnik kontroluje ciśnienie paliwa. Nadmiar paliwa wraca, są dwie pompy paliwowe. Jedna pompa paliwowa elektryczna i tu jest... Masz emergency electrical fuel pump. Mhm. Druga pompa paliwa jest w głębi, jest mechaniczna, napędzana od cieplutki, od śmigła. Dobrze. Obrot pomiesz, wskaźnik klap, klapy schowane, klapy w pozycji take-off, klapy pełne do lądowania, wskaźnik temperatury silnika, wskaźnik temperatury oleju, wskaźnik ciśnienia oleju, wskaźnik ciśnienia paliwa, lewy zbiornik paliwa, prawy zbiornik paliwa, zegar, wskaźnik napięcia, wskaźnik ładowania. Mam już nawigację i wszelakie inne rzeczy. Otóż, tak jak mówisz, wszelakie inne rzeczy. Mało istotne. A tu nam się nadmuch jakiś włączy? Tylko tyle, co takie dziurki są tam z boku i one tłoczą powietrze. Masów Radio Oskar Kilo 95, startujemy. A to jest też lokalny, czy jakiś z daleka? Lokal, ale nie aeroklubowy. A dlaczego jest Oskar Kilo? Masów Radio Sierra Papa Alfa Kilo India, kołowanie z punktu oczekiwania do zachodniej zatoczki. Masów Radio Oskar Kilo 95, pozycja z wiatrem. Prawym do 1-1. Masów Radio Sierra Papa Alfa Kilo India, prawy z wiatrem i z trzeciego prawego odejdę na punkt Kilo. Zgłoszę opuszczenia to za to. Powietrze się ogrzewa od ziemi. To powietrze idzie do góry, a my te ruchy powietrza idącego do góry odczuwamy. O, jebaniutki. Ktoś jeździ po torze. Pizde, co to było? Trochę nas podwróciło. Kurwa. Już stąd odlatujemy. Ja pierdolę, zaraz się obsram.
jeżeli jak przelecimy koło takiej górki, tam powietrze zawsze ulega jakiejś turbulizacji, trochę nim... Napierdolę! Krzysiu, lecę to kurwa do domu. Jakbym miał tak lecieć 5 godzin, to bym się wykończył. No dlatego ci mówiłem, że no, latanie 5 godzin tym samolotem to nie jest przyjemność. Bandy stępujące tutaj są bardzo duże, także uważaj. Masów Radio Sierra Papa, Alfa India, prosto do 1-1 pełne lądowanie. Tak z góry wygląda na wyjątkowo krótki ten pas. Tak ci się tylko wydaje. Radio Masów, Oskar Kilo 95. Krzysiu, piękne lądowanie, sam bym tego lepiej nie zrobił. Radio Masów, Oskar Kilo 95, informacyjnie wschodnia granica ATZ-u. Zmierzamy do drugiego prawego na 1-1. Zameldujemy pozycję z wiatrem. No i tak się podekscytowałem tymi dziurami powietrznymi, że siebie nie ponagrywałem, jak to było cudownie w tym samolocie. Teraz pójdę, zmienię pieluchę. Piękna to była przygoda, ale muszę szybko zmienić pieluchę. Jak rzucało tym badziewiem, ja jestem przyzwyczajony do jednak większych samolotów. Nie zesrałem się tak jeszcze na żadnym locie. Masakra. No, taki to jest już konkretny. Nie jakaś zabaweczka. Tutaj każdy sobie może swój samolot stawić, czy są tylko aeroklubowe? W większości te, które tu są, to są aeroklubowe. I ten duży taki też? O, a tu właśnie nawet widzisz dwa antki, ale antki są. Ale w ogóle to jeszcze lata, czy już nie? Żółty już nie, niebieski teoretycznie jeszcze tak. To jest ten najnowszy Technam. Różnica jest taka, jak chcesz w kabinie nakręcić, no, że jak mieliśmy dwie przepustnice. Tu czekaj, jedną. Ja sobie zobaczę z drugiej strony. No. Mieliśmy tu przepustnicę i tu na środku. A, tu jest throttle, widzę na środku. Jedną centralną. Wydawało mi się, że przydałoby mi się Red Bulla wypić, ale ewidentnie po takiej akcji nie ma takiej potrzeby. Piszczy, wiem. No nie był to mój pierwszy lot takim małym samolotem, bo mnie tutaj namawiają co niektórzy, żeby się wziąć za robienie sobie licencji pilota, ale dzisiaj, patrzcie, tam już idzie deszcz, grzmi, burza, tam już pada i to tak nawet grubo. Także w ostatniej chwili żeśmy przed tym, można by powiedzieć, deszczem przylecieli. Prędkość wiatru dzisiaj 20 knotów, tak więc zrobiło to na mnie wrażenie, jak nagle 100 metrów w dół spadamy i potem lecimy bokiem. Powiem szczerze, że nie byłem na to przygotowany. W A380 czy w Boeingach 767 się takie rzeczy nie dzieją, albo przynajmniej nie mam świadomości, że się dzieją, bo śpię. Ale tutaj w przypadku takiego małego samolociku jeszcze jak widać, że tu się może dlatego tak rzucało, bo to fronty były jakieś się ze sobą ścierały, skoro tutaj już burza i deszcz, a my żeśmy lecieli tam, gdzie było upalnie i słonecznie, to przypuszczam, że tutaj mogły nastąpić jakieś starcia różnych frontów atmosferycznych, czy różnych ciśnień, czy różnych temperatur i dlatego tak rzucało. No ale powiem szczerze, że bumpers nieomalże pełny. Na szczęście utrzymał jeszcze, utrzymałem jeszcze skupienie i nie poszło nic z nogawkami, ale no polecam każdemu taką przygodę. Jeszcze wiecie co, nie macie, jak lecicie jako pilot, to coś tam kontrolujecie, nie? Wydaje mi się, że coś się kontroluje wtedy, no przynajmniej żeśmy wylecieli z lotniska, żeśmy wrócili na lotnisko. Za mną już widać te piękne chmury. Ale jak lecicie już na miejscu pasażera, to ani się czegoś złapać, ani czegoś... No, tylko tymi pasami się można pościągać i nagle 100 metrów w dół. Aż telefony wypadają z uchwytu w tym samolocie. Masakra! Masakra, masakra, masakra. No, lepiej się czuję w powietrzu niż na wodzie, ale po dzisiejszej przygodzie powiem szczerze, że no polecam każdemu, bo to jest fajne przeżycie. Tak, taka niewinna pogoda się zaczęła, tak się to wszystko elegancko układało, a tu proszę bardzo, taka niespodzianka. Taka sytuacja się pojawia do rozpracowania. A skręcają się te, nie skręcają się paski? Taki samochód. Znane i lubiane logo
dla niektórych. 4x4 jest opcja, off-road, 190 koni, benzyna. No i zobaczymy, co to jest warte. Przyjrzymy się różnym rzeczom w tym samochodzie. Ja na razie się z nim zapoznaję. 28 km. Różne fajne opcje na wyświetlanie informacji, które mamy. Nawet to fajnie wygląda. No i no ma być petarda. To się okaże. Mam pewne uwagi. Tu mi trochę za wąsko. Nie wiem czemu. Mogli to trochę jakoś inaczej wyprofilować, powiem szczerze. Tak na pierwsze te 28 km, które przejechałem, to tu mam dyskomfort. Albo za mało miejsca, albo za szeroki ten kanał. Można go było zredukować na pewno. Skrzynia wygodna, DSG. Duże lusterka, ale te lusterka bardzo mocno przysłaniają widok boczny. To jest też takie, co zauważyłem na pierwszy rzut oka. Może to jest kwestia przyzwyczajenia. Fajne audio, bardzo dobrze grające. Nie ma gałki analogowej do pogłaśniania tutaj w okolicach radia, ale tutaj na kierownicy jest znowu coś takiego fajnego. No i zużycie aktualnie na mieście 12,5 litra od uruchomienia, czyli chyba tutaj pokazuje na tym ostatnim odcinku. Tak więc też to wszystko sobie potem wykasuje. Zbadamy. Dość ciekawy i rozbudowany ten system audio. No nic, na razie tyle.